4 żywioły, 4 zupełnie różne dziewczyny. Każda ma swoje zainteresowania i preferencje. I oczywiście nadprzyrodzone zdolności. Ale ucząc się w tej samej szkole, te młode damy muszą jakoś znaleźć wspólny język. Dziewczyny, patrzcie! Hej, przyjacielu! Oglądasz filmik Trum Okitoki. Mam na imię Iza. Jestem ziemią. Jestem Karola, a moim żywiołem jest powietrze. Jestem Lucy i rozkazuję wodzie. A ja jestem ognistą Janką i jestem tu najlepsza. Co? To ja jestem najlepsza. No cóż, lekcja się skończyła. Ja jestem najfajniejsza. Zobaczcie, co potrafię. Janka, dość już. Ups, idę. Cóż, czasami może być im bardzo trudno się dogadać, ale nadal są częścią tej samej natury. Więc pozostają najlepszymi przyjaciółkami bez względu na wszystko. Chcę nowe buty. A ja wtedy mówię, moja kawa nigdy nie jest zimna. Co? Wow, dziewczyny! Karola, wyluzuj, zdmuchniesz nas. No dalej, spójrzcie. Co się stało? Kto zostanie królową szkoły? Nasza szkoła ogłasza konkurs. A, wspaniale byłoby wygrać. Dziękuję, że wybraliście mnie na swoją królową. Teraz wszyscy będą mieli darmową wodę. Tak. Lucy, w szkole mamy już darmową wodę. Zbyt sprytne, co? Ale gdybym ja została królową... Dzięki, przyjaciele. Od teraz nasza szkoła wypełni się kwiatami. Iza, mamy już kwiaty w całej szkole. Ach tak? To poczekaj. Hej, co robisz? Zabieraj te gałęzie. Nigdy więcej nie dotykaj moich roślin. Rozumiesz? Dziewczyny, nie będziemy ze sobą rywalizować, prawda? Kochani, głosujcie na mnie. Wybierzcie mnie na królową szkoły. Wybierzcie mnie. Obiecuję, że nie pożałujecie. O tak, bez rywalizacji. Powinnyśmy dać jej nauczkę. To wszystko. Nigdy nas nie przechytrzysz. Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Nasze żywioły po prostu nie mogły się oprzeć możliwości zostania królową szkoły. Będziemy więc świadkami poważnej bitwy sił natury. Ale która wygra? Czas na sesję! Wow, jestem geniuszem fotografii. Cześć, potrzebujemy zdjęć do konkursu o tytuł królowej szkoły. Królowej? No dobra, stańcie tam. Zrobię wam fotki. Co? Już teraz? A co z makijażem? Włosami? Macie kilka minut. Góra. Dam radę. Jednominutowa stylizacja z moją ognistą mocą nie stanowi problemu. Wiem, że moje zdjęcia będą najlepsze. Janka tak się chwaliła swoimi włosami. Tylko, że zapomniała, że nie ona jedna ma nadprzyrodzone zdolności. Fryzura gotowa. Jeszcze tylko mały dodatek. Kto będzie królową? Ja! Moje włosy zawsze ładnie wyglądają. Potrzebuję tylko kwiatka i będzie idealnie. Co powinnam zrobić? Wiem. Daj mi sekundę. Woda to wszystko, czego potrzebuję. Niesamowite. To co, zrobimy teraz zdjęcie grupowe? Wygląda na to, że dziewczyny nie są zbyt zadowolone z takiej propozycji. Dobra, lecimy. Co ona robi? Karola! I tak też. Nie, nie, wróć do innych, proszę. Dobra, mam inny pomysł. Zobaczmy, kto jest najbardziej fotogeniczny z nas. Hi-hi. Tylko spójrzcie na ten bałagan. Nie rozumiem, co się stało z naszymi włosami? To tak, jakby w studiu fotograficznym był huragan. Zrobiłam sobie idealną stylizację. Jak to się stało? Kto wie? To wszystko jej sprawka. Mówię wam. Wybrałam strój na finał. Dziewczyny, królowa szkoły nie może mieć złych ocen. Kto najlepiej napisze test, dostaje 10 głosów. Muszę poradzić sobie lepiej niż reszta. Będę najlepsza. Muszę zdobyć te 10 głosów. Oto wasze kartki. Powodzenia. Zacznijmy. O nie, złamałam ołówek. Dziewczyny, czy ktoś ma zapasowy? Podzielcie się.
biedulka, więc nie dostaniesz tych 10 głosów. Co za sknery. To nic, wiem co robić. Tylko kilka sekund. Teraz znowu mogę pisać. Ja im też nie pomogę. Gotowe, pani profesor, skończyłam. Lucy, podaj to proszę. Z chęcią, ale nie będziesz zadowolona, że przekazałaś mi swoją kartkę. Zmieńmy lekko te odpowiedzi. Tak jest lepiej. To jest robota Karoli, pani Lewis. Co się z tym stało? Wszystkie odpowiedzi są niewyraźne, nic nie widzę. Nie, Karola, to powtórka. Ale rozwiązałam wszystko dobrze. O ty, lisie. Nic nie rozumiem. Powinnam była się nauczyć. Co mam teraz zrobić? O, czy to odpowiedzi? Kochanie, uratowałeś mnie. Dziękuję. Nie ma sprawy. Teraz napiszę najlepiej ze wszystkich. Co? Pani profesor, kwiat podał Izie ściągawkę. Ach, wy dziewczyny jesteście takie zabawne. Tak, kwiat wziął i dał jej odpowiedzi. Może test też napisał? O, rany, dziewczyny, nie ma chodzących kwiatów. Ach, gdyby tylko pani wiedziała, pani profesor. Więc Karola, nie zmyślaj. Dziękuję, kochanie. No i ta odpowiedź tutaj? Mam to. Pani Lewis, mój test jest gotowy. Tak, co? O, tak, dobra robota. Karola, możesz iść. Dziękuję pani, do zobaczenia. To było łatwe. Co? O nie, kiedy one to zrobiły? Sala jest wypełniona ich ulotkami i zdjęciami, a mojego nie ma. Cześć, cześć powietrze. Same się prosiłyście. Cóż, lepiej uważać na Karolę. Jej nastrój może zmienić się z lekkiej bryzy w niszczycielski huragan w ciągu sekundy. Teraz wygląda dobrze. Zobaczymy, kto wygra. To jasne, że ja będę królową. Więc tylko moje ulotki powinny wisieć w całej szkole. W nogi! Od razu lepiej. Ciekawe, ile mam już głosów. Chyba dużo. Zobaczmy. Kto wlał wodę do mojej urny wyborczej? Tylko jedna osoba. Lucy. Pozdrowienia, drodzy przyjaciele. Nadszedł ten dzień. Dzień, w którym dowiemy się, kto zostanie królową naszej szkoły. W ręku mam wyniki głosowania. Tak bardzo chcę wygrać. Życzymy naszym uczestniczkom powodzenia. Dwie dziewczyny zdobyły prawie taką samą liczbę głosów. Wesprzyjmy je. Kto to? Chciałabym, żeby tam było moje imię. Więc nadszedł czas. Zaprośmy nasze finalistki na scenę. To Janka i Karola. Wspaniale! Juhu! Co? To niesprawiedliwe. To ja powinnam zostać królową. To jeszcze nie koniec. Wygląda na to, że w pogoni za tytułem królowej Lucy zapomniała, co oznacza prawdziwa przyjaźń. Karola, zatrzymaj się! Nie, wodo, nie dzisiaj! Moje moce zawsze mogą pokonać twoje. Dobrze, że Janka zauważyła tę kałużę na czas. Naucz się przegrywać z godnością, Lucy. Chodźmy, Karola. Co za wstyd! Lucy, nie bądź taka. Powinnyśmy cieszyć się ich szczęściem. Brawa dla finalistek. Witajcie wszyscy! Cóż, oto decydująca chwila. Królową szkoły jest... Obie uczestniczki zostają królowymi. Wow, nie mogę w to uwierzyć. Tak, to zdecydowanie słuszna decyzja. Hej, obie na to zasłużyły. Głosowałem na obie. Cóż, dziewczyny, to są wasze korony. Gratulujemy naszym zwyciężczyniom. Zasłużyły na to. Aha. To twoje, Janko. Ja chyba śnię. A to twoje, Karola. Teraz już wiem. Marzenia się spełniają. Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. Kwiatów oczywiście. Kwiatów nigdy za wiele. Nasze dziewczyny są najlepsze. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasze kandydatki. Miejmy nadzieję, że doskonale poradzą sobie z nowymi obowiązkami. A teraz przekazuję wam głos. Dziękuję. Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczne. Ale chcemy też podziękować naszym przyjaciółkom. Lucy, Iza, chodźcie tu. Przyjaciele, która z nas powinna według was wygrać? Zostawcie swoje opinie w komentarzach. I
nie zapomnijcie o kciukach w górę. Do zobaczenia!